Siemano. Witam cię, koleżanko. Z tej strony wasz ulubiony duet, ja i Rafciu. Znowu będą nam pisać w komentarzach, że tak samo wyglądamy. Nawet nie jesteśmy podobni. A jak nie znacie zasad, to wróćcie do pierwszego filmu i poznacie. Ja już losuję, ja się już nie mogę doczekać. To ja ci powiem stop. B. To może być Brazylia i coś innego też może być. Dobra, to stop. Benin. To dobra reprezentacja. A weź jeszcze mi. Aha, bo ty też losujesz, no stop. Między P a R. No może być ulubiona reprezentacja Polaków, czyli Peru. Debilu. Stop. Republika Środkowo... Afrykańska. To jest Kondogbia. Postanowiłem wziąć po prostu najlepszych zawodników z Beninu. Steve Mounié, napastnik, 72 overalla. Oraz Kuntondji, środkowy obrońca, również taki sam overall. Czy ich znasz? Oczywiście, ja ligę benińską i ogólnie tą reprezentację to oglądam codziennie. Ty też? Bo nie mam co się zastanawiać. I wezmę Kondogbię z Atletico Madryt, 81 overalla. I też Luisa Ma. Fonta, napastnik z... O Boże, trudne. Trudne się wylosowało. To jak, Skydum, oceniasz swoje pierwsze losy? Chujowo. Dosadne słowa, ale chyba prawdziwe. No to ja ci powiem stop. Trafiło się S. To ja ci powiem teraz stop. Sudan. Aż 5 zawodników z Sudanu. Stop. Między T a Z. Tu chyba nic totalnie nie ma. Stop. Togo. Ja chyba mam tylko 2 słuszne wybory, tak szczerze. A nie, może 3 słuszne wybory. Dobrze, to ja wybiorę Machopa Chola, 58 overalla. I napastnik prawdopodobnie rezerwowy, Mo Ejsa, 65. U, jaki on jest szybki. Lubię zapierdalać. To z moich Togańczyków, tak się mówi? Nie. Wybiorę Ichlasa Bebo z Hoffenheim. Widzowie pewnie kojarzą. Ja nie bardzo. A ty kojarzysz go? Wiesz co, nie. Ale tego zawodnika na pewno znasz. Dakona Diene, środkowy obrońca z Hetafe. Czy już losujesz, mój drogi Rafciu? Czekam, aż wylosujesz mi Tadżykistan. To stop. DG. No to stop. Djibouti. Nie, Djibouti nie będzie. Uff! Dobra, to stop. Eswatini, no. Co to jest? Eswatini? Eswatini. A mają tam zawodniku? Nie, nie mają. No to stop. Ghana, o! O! No nie, no tu jest w czym wybierać, chłopie. No to stop. Znowu TZ. Stop. Timor Wschodni. Nie wierzę, że tam będzie zawodnik. Uff, miałem taki strach w oczy. No to stop. Kurwa, znowu Togo. Jak ja kocham Togo. I wybieram Boatenga, 72 overalla. No wygląda potężnie. I też Kodio Fodoh Laba. Napastnik, 77 overalla. Już mam dość tego Togo. Jeżeli chodzi o moje wybory, to Iñaki Williams, 81, prawy pomocnik. Oraz wybór numer 2, 21-letni zawodnik Ajaxu, Mohamed Kudus. No to mocne wybory, mocne. No nie ukrywam, fajne się wylosowało. Mam wrażenie, że cały czas Afryka, że to jest jakiś afrykański odcinek. No strasznie, ja to póki co nie mam. Mam samych czarnych skóry zawodników. Nie żeby coś było w tym złego, ale... Ale? No to jak już tak wychodzisz przed szereg, to teraz ja ci może powiem jako pierwszy stop. Dobra. Stop. B. Nie będzie Togo choć. Dobra, stop. Burkina Faso. A jest tam jeden zawodnik fajny. Tapsoba chyba się nazywa. No jak ty kręcisz, to ja mówię stop. Znowu DG. I teraz wywalisz Djibouti, to nie ręczę za siebie. Stop. Djibouti. Nie, Grenlandia, ale tutaj chyba nie ma nikogo. A wydaje mi się, że jest. Brak zawodników. Stop. Filipiny. No są, no niestety są. Ty. Co? Oni muszą być braćmi. Bertrand Traore i Lassine Traore wyglądają tak podobnie, że jak to nie jest rodzina, to nie wierzy w miłość. No jest szansa, że nie są, no. To ja wybieram Gerrita Holtmana, 71 overalla oraz na prawą obronę Strauss. Zazdroszczę szczerze. Nie masz czego. Ja na pewno wybiorę Tapsobę, 23 lata, 81 overalla, a tutaj mam Issa Kabore z Marsylii, 72 overalla. Biorę go. Bo jak DG mi znowu wylosujesz, to chłopie, przejadę się tam do ciebie. O, czy to groźby? Zobaczysz. A, to ja mam powiedzieć stop, czy ty mówisz? Ty. No to stop. HL. Stop. Litwa. No i z Ekstraklasy są przecież. To ja ci wylosuję. Stop. PR. No, Paragwaj, Papua Nowa Gwinea, Pakistan. Fajne kraje. To stop. Oj, blisko Polski było, a tak to Peru. Coś tam może być. Chyba nie. A nie, coś jest, ty. Dobra, ciebie wezmę, chłopie. Czy nie ciebie, Michał, tylko, no, nieważne. A szkoda. Znaczy co? Co? Znaczy, chciałem powiedzieć, że wybieram Titasa Krabikasa. Zajebiste nazwisko, uważam. I też Kvidasa Ginetisa. Szczerze, nie znam ich, ale dzięki temu filmowi poznałem. Dziękuję. A ja wezmę Carlosa Casede, bramkarza, 75 overalla, oraz Luis Abram, 73 overalla, ale ma 26 lat. Mam zawsze tego rozpinać, czytamy te nazwiska.
Polskę, ani ja nie wiem, o kim ty mówisz, ani ty nie wiesz, o kim ja mówię. Nie no, stary, ja znam każdego zawodnika w FIFA. Ja... Tak? To kogo teraz wybrałem? Zobaczymy, jak mnie słuchasz. Nie no, znaczy losuję, nie? W sensie możesz powiedzieć stop. To stop. TZ. No. O, dużo jest tych krajów na kategorii TZ. To prawda? Byłem tam dwa razy. Stop. Węgry, o! Nie podoba mi się to. Mówię ci stop. No była taka piosenka na 100%. Mówię ci stop? Tak, coś takiego było. Na... To ja mam C akurat. Dobra, stop. Chorwacja! Dobrze, to ja już podjąłem decyzję, jeżeli chodzi o Węgry, to Petera Gulaci na bramkę. No niby 32 lata, ale może przez te 3 sezony bardzo nie straci na overallu. Oraz bardzo zastanawiałem się, czy Dominik Szoboszlai, czy Willi Orban, no ale tych środkowych obrońców nie mam zbyt dużo, a Orban ma całkiem fajny overall, bo 82, a na środkowej pomocy ofensywnej mam już Kudusa, więc no odrzuciłem Szoboszlaja. Okej, ja dalej nie mam pojęcia, kogo wybrać. To ja wybieram Dominika Livakovicia, bramkarza, 81 overalla z Dynama Zagrzeb. Nie wiedziałem, że on ma aż taką cenę. No i drugi wybór oczywisty, czyli Josko Wardiol, 82 overalla, chyba już zawodnik Manchester City, ale nie jestem pewien. Teraz ci wylosuję może, co? Stop. Mo. Stop. Nowa Zelandia, Jezu, tam ktoś jest. Stop. Nie, TZ, tylko nie ty Togo, błagam. Błagam Togo. Stop. Urugwaj. Ustawka. Ewidentnie. No to ja biorę Joe Bella, środkowy pomocnik, bo w sumie tylko tej pozycji mi brakowało w moim składzie. Najlepszy zawodnik Nowej Zelandii, też patrząc na potencjał. 21-letni Liberato Cacace, znaczy no na pewno to się inaczej czyta. A ja wybrałem z Urugwaju Darwina Nuneza, 82 overall z Liverpoolu. Pewnie kojarzycie. I też Federico Valverde z Realu Madryt. No, dosyć znany gostek. Dobra, to może ja ci wylosuję jako pierwszy teraz. No to jak chcesz. Może jakąś Belgię bym ci wylosował. Stop. No jeżeli Belgia pisze się przez S, to wylosujesz. Stop. Ty chyba to miałeś, Sudan Południowy. Ja miałem zwykły Sudan. I są. I powiem tak, najgorszy zawodnik ma 50 overalla, a najlepszy 52. Ojoj, to ilu jest tych zawodników? 3. Dobra, to stop. No znowu mo. Co ja teraz miałem? Nową Zelandię. No to drugi raz może, co? Może nie. Niemcy. Stop. Dobra? No. Dzięki, Michaś, dzięki. Ładnie poprosiłem. Tak. Ja szybko podjąłem decyzję. Wybieram Riena Iba, 51 overalla. Akurat nie miałem lewego obrońcy, więc świetnie. No i też Ayoma Majok, 19-latek, 52 overalla. Najlepszy z tego kraju. Przyda się z pewnością. Dobrze, to skoro Michał był taki hojny, no to ja wybrałem Toniego Krosa. Wiem, że ma 32 lata, ale gramy 3 sezony, więc mam nadzieję, że już tak bardzo mu overall nie spadnie i zrobi robotę w pierwszym sezonie. I zawodnik tak bardziej pod potencjał, czyli Jamal Musiala, 84, 19 lat. Kojarzy tych zawodników. Coś tam grają w tą piłkę. No to stop. DG. Stop. Dominikana. Tu tak mało zawodników jest? Stop. C. Tu może być znowu ta Chorwacja, albo chiński Taipei. Widzę, że tam nie ma piłkarzy. Mi się też w sumie tak wydaje. Stop. No, Chorwacja. Kurde. Nie no, twoi widzowie uznają, że ja oszukuję, bo tak robię. Serio? No. Szybko się zastanowiłem, po głębokiej analizie wybieram Mariano, 73 overalla, no i też Edisona Ascon z Interu Miami, więc coś tam od Messiego mógł podłapać. Jeżeli chodzi o moją Chorwację, no to ja chamsko ukradłem zawodnika od Skyduma, czyli Joško Gvardiola, 82 overalla, środkowa obrona. I tak w sumie zauważyłem, że środkową pomoc warto by było troszeczkę jeszcze wzmocnić, także Mateo Kovacic. Też myślałem nad nim. Liczy na Gabon i na pewnego zawodnika środkowego obrońcy. Nie wiem, czy będziesz taki hojny. Ty dałeś mi Niemcy. Bez problemu mogę dać ci Gabon. Jest. A to chcesz już teraz ten Gabon? Teraz. Dobra, stop. Kurde, blisko były DG, ale jest C. Go Chiny, stop. Chorwacja drugi raz. Nie narzekam. Chcesz Gabon? Nie, podziękuję. No to stop. A. To może być Argentyna. Stop. Nie, naprawdę, obiecuję. Na Argentynę. Obiecuję, że ja nie oszukuję. Puściłem moment, jak powiedziałeś. Ale będzie ciężko nadrobić. Ajajaj. Dobrze, to jeżeli chodzi o moich Argentyńczyków, no to postanowiłem wziąć Marcosa Acunię, 85 overalla. Nie chciałem bardzo tego zrobić. Coś mnie podkusiło i postanowiłem wziąć do mojego zespołu Leo Messiego. Kojarzy. Ja wybrałem dosyć nieoczywistego zawodnika, ale brakuje mi dobrego lewego obrońcy. Wybrałem Borna Sosa. Jest to lewy pomocnik, dobrze zauważyliście, ale może grać też na lewej obronie. Liczę na niego. Mateo Kovacic, 82 overalla. Ja to wybieram na pewno. Mój team nie czuje się na siłę. Dobra, dla widza. Wybierz ty za mnie kategorię. Szukam najgorszej, znaczy oko. Ale obiecuję, jak wylosujesz Gabon, to
wezmę Apindagoje, obiecuję. Obiecuję? Obiecuję. No to możesz być między D a G. Stop. To jest Guam, ale z Guamu czy ktoś będzie? Nie ma, masz jeszcze jedną szansę na Gabon. Stop. Gwinea Bissau. O kurde, tu są zawodnicy, no. Mama tu jest. A, to ja wiem jaka. Mama Baldy. No to może jednak nie wiem, który. No to stop. Portugalia. A może modna? Powiem ci tak, jakbyś wylosował Gabon i wybrała Apindagoje, bym ci pozwolił zmienić mu offer na prawdziwy. Czyli jaki? 99? A ile? A jak? Dobra, to jeżeli chodzi o moje wybory, no biorę Nanu na prawą obronę 69 overalla oraz Mama Balde 75 overalla. A ja wybieram troszkę ciekawszych zawodników, wydaje mi się. Na pewno nie. No wydaje mi się, że już mam skompletowaną obronę, czyli Ruben Dias na środek obrony i też João Félix. 83 oceny obecnie, ale tam się rozwija chyba do 90 może. Zobaczymy. Przerzuciliśmy swoich zawodników i nasze składy wyglądają właśnie tak. Ja postawiłem na taką formację, czyli w sumie nic nie zmieniałem. Zrezygnowałem z typowego lewego obrońcy i prawego. Bardziej ofensywnie wygląda ten skład i naprawdę ten skład wygląda jakby mógł wygrać ligę nawet. A ty? Jeżeli chodzi o mój skład, no tutaj zdecydowanie trzeba poprawić prawą obronę. Furory tutaj ta prawa obrona nie robi, podobnie jak napastnik. Messiego oczywiście będę chciał zrobić jakoś środkowego pomocnika ofensywnego. Tyle mamy budżetu, że te składy i tak pewnie mocno się zmienią po tym sezonie. Pewnie tak. Co się działo w pierwszym sezonie u mnie w klubie? Już wam mówię. Ej, zrymowałem. Ogólnie kupiłem Moleiro z Las Palmas. Nie znałem go w ogóle, ale uznałem, że może się przydać. Za 19 217 368. To były ostatnie klubowe pieniądze, jak coś. Kupiłem Moukoko, środkowy napastnik. Zmieniłem mu pozycję. Kupiłem go za 10 milionów plus Babu. I też kupiłem Nico Williamsa, prawy pomocnik, za 30 milionów, ale zobaczymy jak oni się rozwiną, bo to takie przyszłościowe transfery. Uważam, że mój skład naprawdę wygląda dobrze jak na pierwszy sezon. Ten Soso tak dobrze się rozwija, że ten Moleiro był niepotrzebny do kupienia. I też znalazłem ciekawego juniora Romano, 62 overalla na ten moment. Myślę, że do 70 może dobić. Mam taką nadzieję. Moja sytuacja w Serie A jest chujowa. Na 6 miejscu byliśmy. Z takim składem. Co jest? Do mistrza brakowało nam w sumie nie tak dużo jak myślałem. Copa Italia. Odpadliśmy w ćwierćfinale z Wenecją. Co za patałachy. I Juventus ogólnie wygrał cały ten turniej w finale z Palermo. I też uznaliśmy z Rafciem, że tym razem od razu gramy w europejskich pucharach. Ja widzę Europy w finale z Barceloną i przegraliśmy ten finał 3-2. Na chuj grała tu Barcelona? To tu robił Manchester City. No i najlepszego strzelca ligi też nie mieliśmy, no ale jak mieliśmy 6 miejsce, logiczne. Do Eurofelu był najlepszy. Nasz zawodnik był na 13, Nunes. A gdzie jest Felix? Czyli zagrał jeszcze gorzej. No Felix jednak miał więcej bramek i zagrał całkiem solidny sezon, jak się patrzy. Moukoko, genialny transfer według mnie, 18 bramek. Wszyscy świetnie się rozwijali, jak sami widzicie. No może Laba nie, ale miał 5 bramek i tak. A asyst najwięcej miał Valverde i Sosa, którego chciałem zastąpić, a naprawdę jest to dobry lewy pomocnik. A teraz sezon Rafcia. Dobrze, wypożyczyłem Manciniego. To jest nasz junior i właśnie w nim oraz w Bellinim najbardziej liczę, że uda się wygrać punkt za najlepszego juniora. Kupiłem Zaire Emeriego, 17-latka, za 4,2 miliona. Van den Bomena z Toulouse za 9,5 miliona euro. Oraz na prawą stronę Carvajala za 36 milionów. No bo ta prawa obrona, jak być może pamiętacie, to rzeczywiście był najsłabszy punkt mojego zespołu, który prezentuje się w sposób następujący. No niestety Krosowi już spada overall, tym bardziej Messiemu. W przyszłym sezonie na pewno trzeba będzie kupić jakiegoś lewego skrzydła oraz przede wszystkim napastnika, no bo mamy Baldę. No, najlepszy jak widzicie nie jest. W tym pierwszym sezonie nastawiałem się na mistrzostwo. Trzecie miejsce w lidze włoskiej. No zaś jeżeli chodzi o Coppa Italia, no to niestety w ćwierćfinale odpadliśmy, przegrywając 2-1 z Napoli, które to wygrało w karnej z Interem, no ale ostatecznie Pucharu Włoch nie zdobyło. Zrobił to Milan. W lidze Europy w grupie naprawdę fajnie sobie Roma poradziła. Wygrała wszystkie spotkania. W 1/8 finału trafiliśmy na Bayern Monachium. No i niestety tutaj klasa Bawarczyków dała o sobie znać, 4-1 w dwumeczu. Mimo najsłabszego overalla w wyjściowej jedenastce, no to Mama Balde strzelił najwięcej bramek w klubie, bo aż 19, drugi Iñaki William 17. Też dużo tych bramek napakował Messi, tylko 12, ale on też przez połowę sezonu nie grał. Ja początkowo miałem formację z prawym pomocnikiem, a nie prawym skrzydłowym, jak widzimy tutaj w przypadku Messiego, ale myślałem, że symulując przez kalendarz, gra się zorientuje, że fajnie by było
go wystawić na prawą pomoc, ale Messi po prostu przez pierwsze pół roku nie grał. Także z takimi liczbami, jeżeli chodzi o strzelone bramki, nie mieliśmy czego szukać, jeżeli mówimy o najlepszym strzelcu Ligi Włoskiej, także tutaj również punktu, nie inkasuje punktu. Dobrze bym poszło? Ja jeszcze nie wiem, ale wiem jedno, nie zrobiłem dużo transferów, sprzedałem Mariano do Saint-Étienne za 4,5 miliona, nie ukrywam, średnio przydały mi się te pieniądze, ale kupiłem jednego kluczowego zawodnika, Bellingama. Kasy na niego nie miałem, wydałem na niego 100 milionów, ale dołożyłem Kondogbie i Juventus się zgodził. Frajerzy roku? No skład rozwina się tak prężnie, Moleiro dalej nie może pokonać w pierwszym składzie Sosę, Bellingham idealnie się wpasował do pierwszego składu, chyba najlepszy mój skład podczas całej tej serii, nigdy lepszego nie miałem. Co do juniora naszego, to Romano ma 65 overalla i znowu w juniorach pewnie przegrał. A w Serie A ostatnio było 6 miejsce, ale te miejsce zajął nam Inter, wielka szkoda. A Roma była pierwsza, dużo lepszy sezon niż poprzedni, mieliśmy 10 punktów więcej niż Juventus, więc na spokojnie te mistrzostwo. Coppa Italia, znowu ćwierćfinał, teraz przegrywamy z Interem. Myślałem, że będą łatwe punkty, Juventus ogólnie wygrywa całe Coppa Italia, ale mamy oczywiście jeszcze naszą Ligę Europy chyba. Półfinale wygraliśmy z Borussią. Znowu tak blisko finału. No Manchester United i tak wygrał cały ten turniej. No to jeszcze zabolało. Najbardziej bramkostrzelnym zawodnikiem Serie A został... Ej, a to nie wiem jak rozwiązać w sumie. Ogólnie najlepszym strzelcem ligi został Osimhen, 33 bramki, ale Nunes ma tyle samo. I teraz nie wiem co zrobić. No niby Urugwajczyk nasz ma o jedno spotkanie mniej, więc w teorii chyba on bardziej na to zasługuje, ale nie wiem. No nie przydzielę sobie punktu, bo ciężko powiedzieć co zrobić. No Osimhen jest na pierwszym miejscu, nie Nunes. Powinienem mieć tu punkt czy nie? Napiszcie w komentarzu, to w kolejnych odcinkach będę chociaż wiedział, czy dałeś za to punkt czy nie. No tutaj niestety bez punktu. Darwin Nunes to jest taki kot. 50 meczy, 42 bramki, 2 asysty jeszcze. Kapitalny jest to napastnik. Felix, no gorszy sezon niż poprzedni. Moukoko tak samo. Sosa ten sezon miał gorszy. Bellingham też za bardzo się nie spłacił. Ale no Valverde, 22 asysty to naprawdę bardzo dużo. Że ta psoba miał więcej asyst niż Bellingham. Ja pierdolę. Czas na drugi sezon i transfery. Zaczynamy od wypożyczenia Manciniego. Z Bolonii przyszedł Emanuel Vinato. Ciro Immobile z Manchesteru United za 33 miliony. W momencie jak go kupowałem miał 85 overalla. Teraz ma 83, spadł mu, ale ma formę doskonałą i zaraz zobaczycie dlaczego. I najdroższy transfer z mojej strony do tej pory, czyli Ferran Torres za 73 miliony z FC Barcelony. A tak prezentuje się moja Roma. Realowo wygląda to fajnie, Messiemu zmieniłem pozycję na środkowego pomocnika ofensywnego, no i widzimy, że raczej będziemy musieli sprowadzić nowego środkowego pomocnika, no bo jednak Kovacic mało grał w tym sezonie i jest dosyć niezadowolony. I ten dobrze prezentujący się skład zdołał wygrać Mistrzostwo Włoch, to jest coś, co na pewno chciałem osiągnąć w ciągu tych 3 sezonów, no i jak widzicie, no rzutem na taśmę udało się wygrać. I przytrafiło nam się również zwycięstwo w Pucharze Włoch, więc fajnie, że no punkty po prostu udało mi się zdobyć za wygrywanie trofeów. No niestety nie udało mi się tego zrobić w Lidze Mistrzów. W 1/8 finału odpadłem z Manchesterem United, który doszedł do półfinału. A, jeszcze nie przesymulowałem do finału. A, to się nie dowiecie kto wygra i co mi zrobicie. Tak prezentują się najlepsi strzelcy. Ferran Torres 24 bramki, Immobile 23 i Jamal Musiala 22. Messi double-double 12-10. A jeżeli chodzi o najlepszych strzelców, to mamy tutaj taką trochę patową sytuację i nie wiem jak to Skyboom zinterpretuje. No Ferran Torres tutaj jest podany, że jest niby na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o klasyfikację strzelców, ale zdobył tyle samo bramek co czwarty Rafael Leao, drugi Dybala i pierwszy Deulofeu. Sam nie wiem, czy przyznałbym sobie punkt. Jesteśmy już w trzecim sezonie razem, no i teraz zobaczymy kto wygra ten odcinek. To pozwól, że ja zacznę od moich transferów w trzecim sezonie. To tak, no nie ma ich dużo, kupiłem Musiale z Bayernu Monachium. Zapłaciłem za niego 140 milionów plus Moleiro, którego kupiłem w pierwszym sezonie, no ale był chujowy, co tutaj dużo mówi. I też możecie zauważyć, że tutaj dużo zawodników poszło jako wolny transfer z mojego klubu, ale to trzeci sezon, to już w kontrakty się nie bawiłem. Ja mam ten sam problem, co ja tutaj tak zobaczę, tak? No. Kurde, cały skład mi odchodzi. No to co, przechodzimy do moich transferów w takim razie. Odszedł za 12 milionów Liberato Cacace. W jego miejsce przeszedł Junior Firpo. Na lewą
obronę, ale to bardziej na rezerwę. I w poprzednim sezonie mówiłem, że Mateo Kovacic musi opuścić nasz zespół, także za prawie 48 milionów przeszedł do Leicester City. W jego miejsce został sprowadzony Thiago z PSG. Ogólnie w tej karierze bardziej się skupiłem na tym, żeby sprowadzać zawodników wysoko overallowych niż tych mniej overallowych, ale z większym potencjałem. Właśnie w tej filozofii został sprowadzony również Gerard Moreno, napastnik z Chelsea za 48 milionów oraz hitowy transfer Sergej Milinkowicz-Savić za 70 milionów. On przeszedł z Liverpoolu, jak tutaj widzimy. To ja zupełnie na odwrót. Ja próbowałem tych młodszych, którzy mają naprawdę duży potencjał. No i zobaczymy, która taktyka była zwycięska. To teraz ty zacznij i powiedz coś o swoim składzie. Dobrze, jeżeli mówimy o moim składzie, no to overallowo to nie wygląda w ogóle imponująco. Na pewno tą konkurencję o najmłodszy skład to ty wygrasz, bo ja mam tu prawie samych emerytów. Gulacsi się rozwinął, co ciekawe. On chyba zaczynał, jak miał 85 overalla. Teraz ma 88, czyli dynamiczny potencjał fajnie w jego przypadku zadziałał. Na pewno takiej jedenastki bym nie miał, gdybym grał dla siebie karierę. Na pewno bym szukał młodszych gwiazd. Mi zależało na wynikach, więc po prostu sprowadzałem jak najlepszych po prostu piłkarzy. Ogólnie u mnie overalle wyglądają super. Czy były sukcesy? Ciężko powiedzieć. Ale mam takie gwiazdy jak Nunes 90 overalla, Felix 92, Moukoko 89, na prawym skrzydle najsłabszy mój zawodnik, Williams 85. Na środku pomocy mam Bellingama 91, Valverde 92, no ten Musiala 89. No i obrona się nie zmieniła w ogóle przez cały ten odcinek u mnie, czyli Guardiola 89, Diaz 93, Tapsoba 87 i Livakovic 87. Co jest grane, chłopie? Ja myślałem, że mój skład jest dobry na to. Czułem, że mi naprawdę dobrze poszło, serio. Jak jesteśmy na tym etapie, to zobaczmy średni overall i średni wiek. Wydaje mi się, że w całej tej twojej serii, ze wszystkich FIF, bo już wcześniej nagrywałeś, mój skład jest najstarszy, jaki kiedykolwiek chyba był. A ile masz? 30,6. O kurde! No średni wiek no, na pewno mam mniejszy, bo 24,36. A średni overall jaki masz? Właśnie jeżeli chodzi o średni overall, 85,8. Więc tutaj też raczej zdobywasz punkt. Tutaj ja mam akurat 89,45. A jeszcze póki tutaj jesteśmy, ten junior, ile ma overall? Myślę, że tutaj wygrę, bo ja w tych juniorach zawsze tracę punkt. To jeżeli chodzi o najlepszego juniora, no to u mnie Christian Bellini, bramkarz, 75 overalla. To tak myślałem, że tutaj będziesz miał punkt. U mnie jest akurat Romano, 68 overalla. Nigdy jakoś nie mogę znaleźć nikogo ciekawego. Ale to jest najważniejsze, tabelki. Więc przejdźmy do Serie A. To jeżeli mówimy o Serie A, no to trzeci sezon gorszy niż poprzedni, bo w tym sezonie zajęliśmy drugie miejsce. Milan pierwsze, 10 punktów przewagi. To ja mam identyczną sytuację. W drugim sezonie miałem mistrzostwo, a teraz drugie miejsce. Juventus był lepszy o 4 punkty. Coppa Italia. Jak to u ciebie wyglądało? Mówiłem, że nie udało mi się wygrać Pucharu Włoch, ale w trzecim sezonie się udało. 2-0 z Juventusem. Ja odpadłem niestety w rundzie półfinałowej z Milanem 3-2 i co ciekawe, w półfinale jeszcze była Pisa, a finał był pomiędzy Milanem a Juventusem i tutaj Milan zwyciężył, więc tutaj ja nie dostaję punktu, a ty tak. To teraz Champions League. Udało się wygrać z Bayerem Leverkusen 2-1. No, te zdobyte trofeum to jest coś, czego naprawdę się nie spodziewałem. No, ale dzięki temu dostajesz aż 3 punkty, więc naprawdę to dało ci no dużo. U mnie sytuacja wyglądała tak. W półfinale pokonaliśmy Olympique Marsylię 8-1 i w wielkim finale przegraliśmy z Juventusem 3-1, więc tak mało brakowało i w tej karierze przegrałem chyba 3 europejskie puchary. Finale. To zobaczmy, kto na koniec trzeciego sezonu ma więcej forsy. O! Ja mogę powiedzieć pierwszy, bo zostało mi 49 milionów. Kurde, myślałem, że to ja mam dużo, bo mi zostało aż 36 milionów. Do czego przechodzimy teraz? Najlepszy strzelec Serie A. No to ja powiem ci, na trzecim miejscu był mój zawodnik Felix, na drugim był Alvarez z Juventusu, a na pierwszym Nunes, oczywiście z mojego klubu. 30 bramek, 36 meczy, no kapitalny sezon. No to ja nie miałem takiego szczęścia w tym sezonie. Ferran Torres, piąte miejsce z 20 bramkami i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o topkę najlepszych strzelców. Czyli tak szczerze, jak tak pomyślę, jak się przydzieliły punkty, to chyba jest mega wyrównany odcinek. Widzą wynik, ale tak mi się wydaje. Przyjrzyjmy statystyki naszych zawodników. Może ktoś cię zaskoczył, że grał jakoś kosmicznie dobrze, może ktoś grał mega chujowo. No właśnie się zaskoczyłem, bo ja sprowadziłem Gerarda Moreno, aby był podstawowym napastnikiem, a on w 24 meczach strzelił tylko 8 bramek i zaliczył jedną asystę. No i najlepszym napastnikiem Ciro Immobile,
Kamila, którego sprowadziłem w poprzednim sezonie, bo miał 85 overalla, zagrał 44 spotkania i strzelił 23 bramki, czyli w zasadzie co drugie spotkanie strzelał bramkę. U mnie ogólnie najlepszym strzelcem klubu został Darwin Nunes. W całym sezonie strzelił 40 bramek na 54 spotkania, więc uważam, że wow. 3 asysty dołożył i ogólnie, jeżeli chodzi o asysty, to najwięcej miał Bellingham, 21 asyst. Wszystko powiedzieliśmy, chyba że chcesz coś dodać? Dziękuję za zaproszenie na odcinek, bardzo miłe z twojej strony. Bardzo dobrze się bawiłem nagrywając tę serię. All in love, dobra, nieważne. Mam do ciebie pytanie, czy chcesz kogoś zobaczyć w tej serii? Może masz jakiś pomysł, bo ja nie mam ogólnie. Tego, krzykacza. A ja myślę, o kogo ci chodzi. To napiszę do krzykacza, zapraszam na kanał Rafcia. Elo. Eluwina. Ale teraz przybumerowałem tym, o chłopie.